nuda, tęsknota. Ale warunki i tak zwykle lepsze niż we własnym domu. One mają swoje plany. Chcą kupić dom. Inne kobiety chcą kształcić swoje dzieci. Chcą zobaczyć, jak stają się nauczycielami, inżynierami. Surogatka dostaje w sumie 8 tysięcy dolarów amerykańskich. To jest mnóstwo pieniędzy. Normalnie zarabiałaby od 15 do 22 dolarów miesięcznie. Nawet jeśli ona i mąż pracowaliby przez 10 lat, nie byliby w stanie zarobić takiej sumy. Manisha ma trójkę dzieci. Najmłodsze, 1,5-roczne. Została surogatką, żeby kupić dom. W naszej wiosce już kilka kobiet zostało surogatkami. To one mi powiedziały, że skoro mam złą sytuację majątkową, to powinnam spróbować. Mąż nie był na początku zachwycony tym pomysłem. Mówił, że dzieci są małe, że beze mnie sobie nie poradzą. Zaprowadziłam go do pani doktor. Ona mu wszystko wytłumaczyła, pokazała i to go przekonało. Wtedy stwierdził, że zajmie się naszymi dziećmi. Doszliśmy do wniosku, że przez rok będzie nam bardzo ciężko. Ale to jest poświęcenie, które warto ponieść, aby nasza sytuacja się poprawiła. Manisha jest w 6. miesiącu ciąży i w tym czasie ani razu nie była w swoim domu. Mąż odwiedza ją tylko w niedzielę. Umowa, którą podpisali, ma wiele obostrzeń. Na przykład takie, że przez 9 miesięcy nie mogą ze sobą współżyć. Zobaczcie, moja córeczka. Marysia. Fajna? Im bardziej znam te kobiety, im więcej czasu z nimi spędzam, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że to jest wielka niesprawiedliwość mówić o nich wysiadwajki albo, jak niektórzy pogardliwie, klacze zarodowe. Przecież to jest bardzo dramatyczna decyzja, wynająć swój brzuch i urodzić dziecko innej kobiecie. Ale nie robią tego dla przyjemności. Tak, owszem, dla pieniędzy, ale potrzebują tych pieniędzy, żeby zapewnić lepsze życie swoim własnym dzieciom.